Serdecznie chciałbym zaprosić wspólnie z Komendą Miejską Straży Pożarnej, ale nie tylko z Komendą Miejską, w ogóle ze strażakami do fantastycznych zawodów. To są zawody dedykowane dla tych, którzy są strażakami, bo celem tych zawodów jest popularyzowanie w ogóle bycia strażakiem, ale z drugiej strony są to zawody, które są strasznie atrakcyjne, jeżeli chodzi o rywalizację, o konkurencję, w których uczestniczą strażacy. Serdecznie zapraszam na Plac Solarisa. Warto pooglądać, warto podziwiać, warto kibicować, a być może również w przyszłości samemu wstąpić do zawodu, do służby i w ten sposób pomagać ludziom, bo to jest też sensem służby w Straży Pożarnej, czyli pomaganie potrzebującym. Ja zapraszam czyli 15-16 czerwca, weekend czerwca na tym placu przed Wielkim Centrum Handlowym. Fantastyczne, dynamiczne zawody. Serdecznie zapraszam do kibicowania i oglądania. Co nas czeka? Na pewno dwa dni wspaniałej rywalizacji pomiędzy zawodnikami z całej Polski. Spodziewamy się około 100 zawodników z całego kraju. Liczymy, że cała czołówka krajowa, czyli najlepszych też się u nas pojawią. Co jest ważne, są zawody dla strażaków zawodowych i ochotniczych. Tak samo ten sam tor, ta sama konkurencja, ta sama rywalizacja. Także spodziewamy się wspaniałej imprezy. I oprócz tego na placu obok piknik edukacyjny, piknik rozrywkowy dla całych rodzin, mieszkańców miasta Opola i okolic. Zapraszamy na ten piknik. Zawsze staramy się, żeby tam też była dawka troszkę edukacji, taki element edukacyjny z zakresu sprzęcia pożarowego, żeby oprócz tej części jakby atrakcyjnej, rozrywkowej, zawsze mieszkańcom troszkę edukacji zostało w głowach. Także jeszcze raz cieszymy się, że miasto Opole się włącza kolejny raz taką naszą inicjatywę, za co panu prezydentowi oczywiście dziękujemy, bo bez udziału miasta Opole taka impreza po prostu nie miała miejsca. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców miasta Opola i okolic. Połowa czerwca, plac przed Solarisem. Otwarliśmy specjalnie właśnie dla Państwa stronę na Facebooku OTF2024. Na tej stronie będą się kolejno pokazywały komunikaty właśnie o jakby postępach nad pracami, nad tym wydarzeniem i również będziemy informować o zapisach, ponieważ no, miejsce jest ograniczone, mamy miejsce na około 120 uczestników. Jest już zainteresowanie dosyć duże, dlatego może być taka sytuacja, że zamkniemy te listy wcześniej, ale na razie, na dzień dzisiejszy te zapisy jeszcze będą trwały do 31 maja, także kieruję teraz moje słowa do osób, które jeszcze się zastanawiają, warto już teraz się zapisać. Oczywiście czekają nagrody, tak? Czekają atrakcje. Zapraszamy całe rodziny, nie tylko społeczność związaną z pożarnictwem, ale również całe rodziny ciekawskich z dziećmi, którzy chcą zobaczyć, jak funkcjonuje straż pożarna, bo te wszystkie konkurencje, one odzwierciedlają codzienną pracę strażaków. Będzie otwarcie siłowe drzwi, będzie wbieg właśnie na klatkę schodową z wężem strażackim, będzie ratowanie poszkodowanego, czyli przenoszenie manekina, będzie się lało dużo wody i będzie na pewno świetna pogoda. No, chcemy jakby dotrzeć do najszerszej puli społeczności z naszą pracą, tak? Zadziałamy w ramach takiej prewencji społecznej, no i będziemy pokazywać mieszkańcom, jak ciężka jest nasza praca i między innymi będzie właśnie możliwość przeniesienia takiego manekina z miejsca na miejsce. Wystarczy naprawdę metr, żeby się zmęczyć. Miałem przyjemność uczestniczyć w każdej edycji, która była tutaj organizowana w Opolu. Przyjemność. Jeżeli można nazwać, że to jest przyjemność, przebiegnięcie takiego toru. Jest to walka samym ze sobą. Jest to bardzo ciężkie, ale wydaje mi się, że każdy strażak służący na co dzień powinien mieć dobrą formę. Jest to bardzo dobrym sprawdzeniem samego siebie. W pracy tak, emocje musimy trzymać na wodzy, a tutaj na torze no, rywalizacja, więc tutaj adrenalina jest bardziej pod kątem pokonania reszty stawki. To zapraszamy do...